Hej, ja jeszcze raz ZK44, tym razem przez AUX, bo jednak ten laser coś się zaczął zacinać, ale no mniejsza już z płytami, płyty jak zechcę, o ile mi się będą zbyt mocno zacinać, bo aż tak źle nie jest, ale jak się będą zbyt mocno zacinać, zawsze mogę AUX-em puścić z PM22, także to też nie jest jakiś większy problem. No ale chodzi mi o AUX, a zwłaszcza Motorolkę, dlatego nagrywam LG-kiem, który ma dźwięk słaby i ogólnie jakość nagrania trochę słaba, no ale no niestety Samsunga nie mam i muszę nagrać LG-kiem, bo Motorolką nie mogę nagrać, bo właśnie z niej jest dźwięk tak fantastyczny na tej AK-44, ta Motorolka ma taki potężny dźwięk, taka głośność jest ogromna, takiego kopa daje tej wieży, że ona zmiata i harmany i bluesy. Bluesy się rozkraczają, a harmany nie grają tak ładnie przestrzennie jak to. No i ogólnie to gra też trochę mocniej i od harmanów i od bluesów, znaczy no znacznie mocniej. To jest jednak najmocniejsze, także no Michał miał rację, no AK-44 rozstawiona tak po rogach po prostu wymiata. A to, że basy... Kurna, i już mi Motorolka lata, no. Mam nadzieję, że się nic nie stało. To, że basy spadają na maksymalnej głośności, to ja robię tak. 5 kresek w dół, 1, 2, 3, 4, 5, wtedy basy są mocne. No tutaj jest tak głośno, że już na jednej kresce tak się głośno drze, że teraz wam tylko pokażę, jak to mocno łupie, chociaż no ten LG nie odda tego brzmienia, ale naprawdę jest świetnie, rewelka. Dobra, muszę trochę ściszyć przy wieży, bo telefonem się więcej nie da, bo na jednej kresce już jest niesamowity. Jakiś taki wzmocnienie ma ta Motorolka, potężne. No bo próbowałem puszczać z LG-ka, to o ile LG na harmanach grał prawie tak samo jak z Motorolki, tak już Motorolka na AK-44 to jest jakaś potworna moc, a LG jakoś tak bardzo cichnie, także no jedynie z tej Motorolki mogę słuchać na tej wieży, to wtedy jest kopniak niesamowity. I co do tych midbassów, które mnie tak trochę denerwowały, to jest też kwestia korektora, bo bez korektora to tak brzmi trochę dudniąco. Właśnie trochę jak Sharp GX-M10. No teraz podgłaśnianie w telefonie niewiele da, bo mam przy wieży ściszone. Ale no tego midbassu jest tylko za dużo, kiedy się nie skoryguje dźwięku. A już włączając sobie korektorek i tutaj te midbassy zdejmując poniżej połowy, jeszcze dodając trochę sopranu i tego najniższego basu, średnich nie zdejmuję, bo są ładne, to no brzmi to już super. Tak samo właśnie jest w przypadku harmanów, że bez korektora grają troszkę mułowato, tak samo jest w przypadku AK-44, że bez korektora gra troszkę mułowato, chociaż trochę inaczej niż harmany, bo tutaj jest więcej tego midbassu automatycznie, dlatego go korektorem zdejmuje trochę więcej. I teraz gra to naprawdę super, no świetnie to gra.
Także no, dobry pomysł z tym podłączeniem AK-44 do słuchania muzyki, takiego powerowania i całkiem ładnego powerowania, zwłaszcza z tą korekcją, to jest naprawdę super. Najlepsza wieża jednak. Bo no, bluesy się rozkraczają, one grają bardzo ładnie, potrafią zagrać ładniej, bardziej detalicznie, ale basy szybko puchną, zaraz zaczyna dudnić, a AK-44 nie spuchnie. W niej można tylko przesadzić z basami, że za bardzo buczy, ale to jest właśnie wina midbasów. Po zdjęciu midbasu ona gra bardzo ładnie. Sopranu też nie jest za mało, też można tak wykoksować, że tną po uszach. Mimo że jest mniej niż w bluesach, no chociaż teraz w sumie z PM22 to mniej niż w kolumnach z PM22, bo tam idą wysokie tony, ale też ich jest bardzo dużo, nie można narzekać, naprawdę. No bo właśnie w PM22 i w bluesach można przesadzić z tymi wysokimi, a tutaj niekoniecznie, tutaj jest ich akurat perfekcyjnie na styk. Także super pomysł był z tą AK-44. Jeszcze może coś puszczę na koniec. O, takie nutki lubię i trochę przyczaduję, bo to i tak nie będzie tak dobrze brzmiało z tego telefonu, bo LG ma słabą jakość nagrania, ale no, już będę kończył. Naprawdę jest niesamowicie głośno. Bluesy połowę ciszej grają z optymalnym ustawieniem, tak żeby się nie rozpruwały, a AK-44 można tak głośno wyrypać, że tu naprawdę można mega imprezę zrobić takimi niepozornymi kolumnami. Także no dobrze, że się dałem podkusić i tą wieżę przetestowałem w takiej konfiguracji, bo to jest naprawdę super sprawa. Teraz będę muzykował tylko na AK-44. No i dobra, uciekam. Trzymajcie się, hejka.